Mamy różnego rodzaju modlitewniki. Jest także i taki typ, który zawiera po prostu zbiory różnych modlitw. Jest także taki typ, który zawiera tylko i wyłącznie modlitwy wzięte z Pisma Świętego. I to będą nie tylko psalmy, nie tylko kantyki z Nowego Testamentu czy ze Starego, ale i także takie teksty, jakie dziś mogliśmy usłyszeć z liturgii. Ten fragment zresztą dużo większej, bardziej obszernej modlitwy, mianowicie modlitwa Azariasza. Azariasz to Abednego, jeden z tych trzech młodzieńców, którzy mieli być wychowywani w duchu, powiedzmy sobie, dworu babilońskiego, którzy pochodzili ze szlachetnych rodzin żydowskich. Zresztą z tego, co możemy odtworzyć, to kiedy była niewola babilońska, jak mówimy, to Babilończycy uprowadzili z terenu Izraela właściwie samą elitę, pozostawiając lud prosty, mówiąc najprościej. Także późniejsze określenie Am Haaretz, czyli lud ziemi, to określenie, które się wzięło wtedy, kiedy to z niewoli babilońskiej już powracali Izraelici, ci szlachetni, ci, którzy przeżyli tą niewolę, którzy pogłębili swoją religijność pomimo braku świątyni, braku kapłanów czynnych, słuchając proroków i pochylając się nad Pismem Świętym. I to ci, którzy powracali, ta elita, która została przy wierze, z pogardą mówili, że zastali Am Haaretz, czyli lud ziemi, który nie trzymał się już ani świątyni, ani proroków, który popadł w indyferentyzm religijny, który zawierał małżeństwa z osobami nieobrzezanymi. Dziś natomiast mamy tą modlitwę Azariasza, która pewnie by się znalazła w takim modlitewniku, w którym to człowiek, kiedy otwiera, to znajduje takie wskazania, modlitwa na czas żałoby, na czas radości, na czas dziękczynienia, albo pewnie byłaby to modlitwa na czas klęski narodowej. Tak można by tą modlitwę dzisiaj czytaną czy słuchaną w kościele, w liturgii nazwać, modlitwę Zachariasza. Pewnie odnajdywali tą modlitwę ludzie, którzy przeżywali podobne doświadczenie jak ci Izraelici, których uprowadzono do niewoli. Wspaniała świątynia została zniszczona, została w ojczyźnie. Kapłani nie mają co robić, ponieważ umieją składać ofiary, ale też niektórzy z nich pewnie zaprawiają się w tym, ażeby przepisywać święte księgi, aby je komentować, aby zgłębiać ich treść. Pojawiają się prorocy, którzy także skupiają się na słowie aktualnym Boga do swojego ludu. I ta modlitwa jest tak właśnie na taką okoliczność skrojona. Co robić? Jak przeżywać brak? Jak przeżywać to, z czego człowiek został ogołocony? I o co się modlić? Pewnie taką modlitwę zanoszono na wzór tej modlitwy Azariasza wtedy, kiedy pustoszone były świątynie, palone, niszczone w Związku Radzieckim, kiedy na terenie chociażby niedaleko od nas położonej Albanii zostało tylko kilka kościołów niezburzonych. Zostały przerobione na kina, na sale sportowe, na różnego rodzaju budynki użyteczności. W taki sposób podobny mogli się modlić ci ludzie, stwierdzając, że nie ma wśród nich kapłana, proroka, nauczyciela. Kiedy pewnie w czasach innych wydarzeń, kiedy są palone świątynie, kiedy są zabijani kapłani, kiedy też ludzie milkną, żeby odważnie głosić Słowo Boże, to też pewnie w podobny sposób moglibyśmy się modlić, czy też modlili się ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów, oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia.
W dalszej części tej modlitwy Azariasz proponuje nowy rodzaj ofiary. Nie ma ołtarza, nie ma ofiar, które by były czyste, które by można było złożyć tylko na tym jednym ołtarzu w Jerozolimie. Duch skruszony, duch uległy wobec Boga, duch, który prosi o zmiłowanie Boga. To jest ofiara taka, jaką można zanosić w czasie troski, w czasie załamania, w czasie wielkiego kryzysu, nieszczęścia na skalę narodową. Kiedy potrzebujemy na takie chwile modlitwy, sięgnijmy po Księgę Daniela. Możemy otworzyć rozdział 3, pewnie po tym pierwszej scenie o piecu. Pewnie znajdziemy także i te słowa, któreśmy mogli dzisiaj usłyszeć. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu.